Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Sobota, 14 dzień stycznia, już tracimy głos, a to dopiero początek tego, co tutaj się rozpędza przy Wielkiej Krochwi u podnóża Tatr. Dzisiaj nareszcie pierwsza drużynówka tej zimy, pierwsza za kadencji Tomasa Turnbichlera, konkurs drużynowy, zatem i my w trochę większym składzie, Piotrek Bąk, Tadeusz Mieczyński, czwarty Adam Buchholz w centrali, także jesteśmy gotowi. Tadeusz, czy to się zakończy sukcesem dzisiaj pogodowym? Wydaje mi się, że tak. Teraz prawda, troszkę wieje, ale to taka pora dnia, że to słoneczko nagrzewa powietrze. No i też z tego, co patrzyliśmy w prognozach, to z upływem dnia od godziny 16 ma to jeszcze bardziej cichnąć, ma się zrobić lekki mróz, więc wszystko wskazuje na to, że te zawody uda się bez problemu przeprowadzić i że powinny być w miarę sprawiedliwe. 15 seria próbna, ona nam dużo powie o tych warunkach. O 16 pierwsza runda oceniana. Tylko 9 zespołów, debiutanci w Pucharze Świata z Rumunii. Po raz pierwszy taka ekipa w męskim Pucharze Świata. Dawid Podsiadło tutaj nam przygrywa. Czy to będzie koncertowy występ biało-czerwonych? No i w jakim składzie? Miejmy nadzieję, że tak. No to nie ma co ukrywać, to będzie taki konkurs trochę dwóch prędkości, bo tutaj Rumunia, USA, Czechy będą pewnie rywalizować o wejście do finału, no a my, jak wiadomo, no, mierzymy bardzo wysoko. Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła. W trochę innej kolejności zaczynać będzie Kamil, dokładnie, później będzie Piotrek, Paweł i na końcu oczywiście Dawid Kubacki. W ujęciu drużynowym wczoraj w kwalifikacjach zajęlibyśmy czwarte miejsce, chociaż tamte różnice nie były wielkie, a wiadomo, są spore rezerwy, bo i Paweł jest w stanie oddać naprawdę dużo lepszy skok. Kamil, wiadomo, czuje się może jeszcze nie najlepiej po tym przeziębieniu, ale z dnia na dzień ta jego dyspozycja rośnie. Piotrek, jak wiadomo, no też się potrafi skupić na te konkursowe dni, na te konkursowe serie i pokazać 100% siebie. No Dawid, ja wiadomo, no klasa sama w sobie. Lider Pucharu Świata, Słoweńcy, Norwegowie, Niemcy, Austriacy. Nie ma tutaj Japończyków niestety, ale to się może naprawdę zakończyć w każdy sposób w kontekście tej piątki. Tak, tak, no jest kilka wyrównanych drużyn i możemy tutaj naprawdę oczekiwać wszystkiego, więc mimo że nie jest to silnie obsadzony konkurs pod względem liczby tych drużyn, no to są to ekipy wyrównane i mocne i naprawdę, naprawdę wiele może się zdarzyć, zwłaszcza, że konkursy drużynowe zawsze rządzą się swoimi prawami i nierzadko zawodnicy, którzy indywidualnie nie błyszczą, nagle odpalają takie petardy w konkursach drużynowych, że to aż głowa boli. Tadeusz, jak ty oceniasz tę decyzję o wystawieniu Kamila Stocha na pierwszej zmianie? Tego nie było od 2016 roku. Odważnie, trener Tomas. Odważnie, ale może tak trzeba, może trzeba coś zamieszać, zmienić właśnie lekko. To też z reguły mówi się, że ta belka jest nieco wyższa w pierwszej grupie. Być może trener Turnbichler liczy na to, że Kamil właśnie skoczy taki super skok i to od razu nas tam gdzieś wywinduje w górę, a potem reszta zawodników będzie musiała tylko tam dostawić przysłowiową kropkę. Piotrek, ty jako sympatyk sportu żużlowego wiesz, jak duże znaczenie ma to ustawienie na starcie, to rozdysponowanie siłami. Fajnie trener Tomas wczoraj to tłumaczył. On już ma wizję, jak ten konkurs może przebiegać. Czemu Kamil pierwszy, czemu Piotr drugi, czemu Paweł trzeci, czemu Dawid ostatni? Jak to ma wyglądać? Właśnie trener Tomas mówił po wczorajszych kwalifikacjach, że tutaj Kamil jest takim stabilnym fundamentem i on ma stworzyć podbudowę pod ten cały wynik tutaj. Później Piotrek ma pokazać, że też jest mocny, umocnić tą drużynę. Paweł, zupełny luz, nie musi się przejmować. Fajnie by było, gdyby ta reprezentacja Polski już wtedy była na pierwszym miejscu z przewagą, ale wiadomo, no konkurs może się różnie potoczyć, no ale my liczymy na to, że rzeczywiście tak będzie. Paweł złapie ten luz, no i Dawid, tak jak już wcześniej wspomniałem, tą kropkę nad i postawi i będzie pięknie, no na to liczymy. Będzie pięknie, 15 tysięcy kibiców, ta maksymalna liczba jest nieco zaniżona, ten pułap maksymalny, ale i tak to jest takie Zakopane, jakie pamiętamy sprzed tych dobrych lat. No tak, no dawno już nie byliśmy w Zakopanem przy takiej publiczności, to wreszcie jest atmosfera, no nie ma masek, nie ma obostrzeń i to wszystko sprawia, że no są to inne zawody, jest bliższy kontakt zawodników z kibicami, jest lepsza atmosfera, no to wszystko no daje taki sygnał, że można tu przeatakować nawet o zwycięstwo. I do tego Jacek Stachurski będzie na scenie dzisiaj. Tu się będzie działo wszystko, szanowni państwo. Wszystkiego dobrego na sobotę.
Dobrodošli doma. Dobrodošli u Planici.